się, że w dniu 19 lipca Janusz Kowalski nie przebywał na urlopie wypoczynkowym, ani nie przebywał na urlopie bezpłatnym. Drodzy Państwo, kiedy ktokolwiek w Polsce, normalny człowiek, chce zajmować się sprawami niezawodowymi w czasie pracy, sprawami niesłużbowymi w czasie pracy, musi wziąć urlop. Janusz Kowalski, tłusty kot z PiS-u, kiedy chce zajmować się sprawami niezawodowymi, sprawami niesłużbowymi, nie musi brać urlopu. I polski podatnik i tak będzie zmuszony mu za to zapłacić. Ja wysłałem to zaproszenie w obawie, wysłałem to zapytanie w obawie o również pracowników Ministerstwa Rolnictwa. Po tym, kiedy cała Polska mogła zobaczyć rozścieczonego, z pianą na ustach, wrzeszczącego, całkowicie pozbawionego kontroli emocji Janusza Kowalskiego, ja się obawiam, co może się dziać w Ministerstwie Rolnictwa bądź w gronie jego współpracowników, kiedy pojawi się na przykład zapalnik, czyli słowo Tusk. Drodzy Państwo, Janusz Kowalski jest autentycznym nowiczokiem polskiej polityki. Zatruwa ją ekstremalnym poziomem chaosu, degrengolady, nienawiści, wrzasku, awantury i ślinotoku. Ja stawiam oficjalnie publiczne pytanie, czy takie zachowanie wiceministra, kiedy on traci nad sobą kontrolę, nie wskazuje czasem na to, że jest w pewnym sensie osobą zaburzoną w tych zachowaniach, na pewno można się do takiego wniosku kierować. W związku z powyższym, że przeciętny tydzień Janusza Kowalskiego wygląda mniej więcej tak, i tutaj sparafrazuję tydzień Janusza Kowalskiego. W poniedziałek osobiste trollowanie konferencji prasowych opozycji razem z gigantyczną kłótnią. We wtorek wrzeszczenie na biednych rolników w ministerstwie. Środa. Znów trollowanie, napadanie, awanturowanie się i przeszkadzanie w konferencjach prasowych z gigantycznym ślinotokiem. Czwartek. Janusz Kowalski wydziera się z mównicy sejmowej. Tusk, 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 Tusk. Praktycznie co drugie słowo to Tusk. Piątek. Rżnięcie bala z posłanką PiS. Sobota. Pląsy na pikniku 800+, który rzekomo ma walczyć z ubóstwem w Polsce, ale tak naprawdę jest miejscem zabawy partyjnej za publiczne pieniądze dla tłustych kotów milionerów jak Janusz Kowalski. No i przychodzi niedziela, kiedy to Janusz Kowalski ściąga swoją agresywną maskę, aby brać udział na przykład w takim wydarzeniu jak koronacja obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królowe Pojednania. Drodzy Państwo, ta parafraza 7-dniowego tygodnia pracy, w cudzysłów, Janusza Kowalskiego jest najlepszą ilustracją, że mamy do czynienia z autentycznym nowiczokiem polskiej polityki. Dlatego żądam dymisji Janusza Kowalskiego, żądam tego w imieniu wszystkich rolników, którzy mają dzisiaj problem ze sprzedażą owoców miękkich i w imieniu tych wszystkich osób, które zostały napadnięte, okrzyczane bądź oplute słowotokiem Janusza Kowalskiego. A gwoździem, cytując jego szefa do trumny działalności Kowalskiego, niech będzie ta odpowiedź jego szefa, że nie bierze on urlopu na te wszystkie swoje ekscesy, tylko robi to normalnie w godzinach pracy, kiedy powinien jako wiceminister rolnictwa urzędować i rozwiązywać problemy polskiej wsi.